Choć doświadczają go codziennie tysiące kobiet, to jednak o okresie i jego zaburzeniach mówi się stosunkowo niewiele. My co prawda akurat wczoraj poruszaliśmy ten temat, tak ale jest, to jest mówiliśmy. Wyjątek potwierdzający regułę. Dzisiaj skupimy się natomiast na zaburzeniach miesiączkowania. Mówimy o cyklu i częstotliwości jego występowania. Mhm. Jest z nami pani doktor Aneta Karwacka, ginekolog położnik. Witamy pani doktor. Dzień dobry. Właśnie, może wyjaśnijmy na początek, co kryje się pod terminem zaburzenia miesiączkowania. Mhm. Przede wszystkim kryje się zaburzenie długości cykli i kryje się zaburzenie obfitości krwawień miesiączkowych i długości ich trwania. Jeżeli chodzi o długość cykli, to normą dla kobiet w okresie dojrzałym jest cykl pomiędzy 21 a 35 dni. Czyli przy czym też duża, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że może pacjentka mieć jednak zaburzenia miesiączkowania, ale różnica między tymi cyklami przekracza 8 dni. Mhm. Tak, czyli to nie jest tak, że akceptujemy cykle raz 21 na raz 35. No bo o zaburzeniach mówimy kiedy? Mhm. Kiedy one się powtarzają, że te zaburzenia są regularne? Tak, to znaczy powtarzają się, przynajmniej występują częściej niż raz do roku. I wtedy powinniśmy jakby wdrożyć diagnostykę. Jeżeli natomiast jest to okazjonalna rzecz zdarzająca się raz do roku, możemy jakby to powiedzieć, uspokoić pacjentkę i zwrócić uwagę, że gdyby się powtarzało, żeby oczywiście się do nas zwróciło. Dlaczego trzeba się dowiedzieć, co stoi za tymi nieregularnymi miesiączkami? Dlaczego ta diagnostyka jest istotna? O czym dlatego, może świadczyć że tak to powiedzieć, tak jak tętno i ciśnienie może być objawem różnych chorób układu krążenia, tak samo nieregularność cykli miesiączkowych, bądź też nieprawidłowa ilość krwawienia miesiączkowego, czy charakter tych krwawień miesiączkowych, no może być, jakby to powiedzieć, zwierciadłem zaburzeń endokrynologicznych. Dlatego też może u podłoża tego mogą stać właśnie zaburzenia endokrynologiczne, mogą też być inne choroby ogólnoustrojowe, takie jak cukrzyca, takie jak zaburzenia wchłaniania, takie jak nawet może być to objaw, jakby to powiedzieć, padaczki. Czy to oznacza, że może to być spowodowane różnego rodzaju innymi chorobami, albo czy co się przekłada jakoś na zajście w ciążę? Że... No jak najbardziej zaburzenia miesiączkowania jak najbardziej mogą być przyczyną kłopotów zajściem w ciążę, bo mogą być właśnie objawem zaburzeń endokrynologicznych, czy zmian w jamie macicy, bądź też zakażeń. Dlatego też jak mamy nieregularne cykle długie zatrzymania miesiączek, to możemy się spodziewać cykli bezowulacyjnych. Jeżeli mamy na przykład krwotoczne miesiączki, przedłużające się, bądź plamienia międzymiesiączkowe, możemy się spodziewać zmian w jamie macicy, czy bądź też zakażeń. Zmian takich jak przerosty błony ślozowej, nie daj Boże, nowotwory. Ale ma to szereg konsekwencji. Tak, mogą być to mięśniaki, polipy, no cała masa różnych rzeczy, która może utrudniać pacjentce, czy też zajście, czy też utrzymanie tej ciąży. Nie czekamy, idziemy do lekarza. Tak, porozmawiajmy może tak w takim razie o wieku pacjentek, bo czym innym jest, jak rozumiem, zaburzenie miesiączkowania u młodej dziewczyny, o której to się pewnie jeszcze może zdarzyć, bo ten cykl musi się unormować, a czym innym u kobiet dojrzałych? U kobiet, to znaczy w ogóle najbardziej fizjologicznymi okresami występowania zaburzeń miesiączkowania jest okres do 3 lat po pierwszej miesiączce, gdzie te cykle faktycznie mogą być dłuższe. Ocenia się, że między 20 a 45 dni. I znowuż tutaj powtarzające się zaburzenia w tym zakresie powinny, jakby powinny zaniepokoić rodziców czy też pediatrę i powinna być zaproponowana diagnostyka. Natomiast też fizjologicznym będą zaburzenia miesiączkowania występujące w okresie od 2 do 7 lat od do wystąpienia menopauzy. To są takie najbardziej dwa fizjologiczne momenty. Tak? Natomiast no, tu można by było na tej kamie zwrócić uwagę rodzicom, że jeżeli krwawienia miesiączkowe są zbyt obfite, to się zdarza bardzo rzadko u dziewcząt. Powinny bezwzględnie być diagnozowane w kierunku zaburzeń krzepliwości krwi również. Ale pani wspomniała o wizycie u pediatry, ale to już wymaga wizyty u ginekologa lub innego specjalisty. Tak, ginekologa. A jak wygląda ta diagnostyka? U młodej dziewczyny. O to, tak, chodzi, tak? To jest zawsze badanie ginekologiczne, czy jakie? Czy USG? Czy, no jest to USG, na pewno jest to badanie hormonalne, natomiast no, mogą być, no przede wszystkim jest to zebranie porządnie wywiadu, tak? Jeżeli rodzice raczej widzą, że przede wszystkim jest brak miesiączki, tak? Do bezwzględnie 15 roku życia, czy nie ma żadnych, czy już w tej chwili się mówi do 16, więc między 15 a 16, jeżeli nie ma żadnych cech dojrzewania do 13 roku życia,
to powinien zaniepokoić. Jeżeli te miesiączki są bardzo nieregularne, do tego dołączają się objawy androgenizacji, czyli na przykład hirsutyzm, czy też duże problemy z cerą, czy też właśnie skłonność do tycia, no też powinien to zaniepokoić rodziców i pediatrę w kierunku diagnozowania już tak wczesnego właśnie cech zespołu policystycznych jajników. Tak? A co możemy zrobić? Jak wygląda leczenie takich nieregularnych cech? Że wszystko od przyczyn. Także, jeżeli to jest na przykład rzeczywiście najbardziej fizjologiczne, jak możemy sobie to wyobrazić? Czy istnieją jakieś łagodne metody, żeby pomóc sobie unormować? No, to zależy od przyczyny, w związku z tym nie można generalizować w ten sposób. Jeżeli najczęstszą przyczyną zaburzeń miesiączkowania w okresie, czy u dziewczynek, czy u osób dorosłych, jest zespół policystycznych jajników, no to przede wszystkim jest to tryb życia i dieta, tak, niskocukrowa. Natomiast jakby w naszej gestii już jest wdrożenie leczenia. Niejednokrotnie są to leki przeciwcukrzycowe, czyli preparaty z grupy metforminy. A hormonalne leczenie? Jak najbardziej. Hormonalne leczenie. Oczywiście w niektórych przypadkach musimy wdrożyć. Przede wszystkim hormonalne leczenie jest konieczne, jeżeli rozpoznamy niedoczynność tarczycy, jedną z kolejnych częstych przyczyn zaburzeń miesiączkowania, czy też jak rozpoznamy hiperprolaktynemię. No, musimy włączyć leczenie hormonalne. Podobnie zresztą w zespole PCO niejednokrotnie również czyli nie tylko oprócz modyfikacji trybu życia i leków przeciwcukrzycowych, czy innych związków o działaniu leczącym insulinooporność, jak resveratrol czy meoinozytol, bo to też często stosujemy, w niektórych sytuacjach stosujemy leczenie hormonalne. To już zależy od tego. Lat? No na pewno, dlatego że zespół PCO to jest nie tylko kłopoty z zajściem w ciążę, ale to jest przede wszystkim ryzyko otyłości, znaczy ryzyko cukrzycy i ryzyko nowotworzenia. A u dorosłych, dojrzałych kobiet antykoncepcja? Jak leki najbardziej. To zależy od tego, jakby tu powiedzieć, od planów, tak? Jeżeli mamy zaburzenia miesiączkowania jakby tu powiedzieć, pochodzenia na przykład podwzgórzowo-przysadkowego, no to antykoncepcja jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Czy też mamy kobiety z obfitymi krwawieniami miesiączkowymi, oczywiście po wykluczeniu innych przyczyn, tak? Czyli nie możemy leczyć hormonalnie żadnej pacjentki, dopóki nie wykluczymy nieprawidłowości, nie wykluczymy nieprawidłowości krwawień miesiączkowych. Czyli nie możemy włączyć hormonalnej terapii, jak mamy plamienia międzymiesiączkowe, bardzo potoczne miesiączki, a nie wiemy, jakby to powiedzieć, co może leżeć u podłoża. Diagnostyka, jeszcze raz diagnostyka. Bardzo dziękujemy, pani doktor. Dziękujemy. Bardzo wyczerpujące informacje. Mamy nadzieję, że pomogły. Drodzy państwo, widzimy się po krótkiej przerwie. Dziękujemy za uwagę i wracamy za kilka chwil.